Dzień dobry, Sylwester Zalewski. Ja morsuję ponad 20 lat. I jak widać, dobrze się mam. Jak w ogóle minęło te 20 lat? No to za szybko. Za szybko, za szybko, ale przyjemnie. W morsowaniu przyjemnie. To tak, od 3 lat startuję w zawodach w pływaniu ekstremalnym, czyli w zimnej wodzie, w basenie. No, 3 lata temu, powiedzmy, zdobyłem na 2 dystansach, oczywiście w mojej kategorii wiekowej, Mistrzostwo Europy. W ubiegłym roku wygrałem zawody Pucharu Świata w Gdyni, a w tym roku, powiedzmy, też w Gdyni wygrałem te same zawody Pucharu Świata, plus na 2 dystansach zdobyłem Mistrzostwo Polski. Dziękuję. No, początek z ogłoszenia, tak jak powiedzmy Rysiu Walus zdał ogłoszenie, 8 się zebrała, wcześniej mnie w tej 8 nie było, akurat powiedzmy na wyjeździe byłem zagranicznym, a po powrocie zaczęliśmy się kąpać i powstała myśl o założeniu klubu. Założyliśmy klub jako stowarzyszenie, zarejestrowaliśmy klub. No, przez jakieś 15 lat byłem prezesem klubu, wow, powiedzmy, także udało się nam rozwinąć, powiedzmy, to morsowanie, bo na początku to, powiedzmy, ludzie pokazywali na głowę, nie powiem, że pukali się, ale pokazywali przynajmniej na głowę, a w sumie od Międzyzdrojów, można powiedzieć, do Łeby jeździliśmy i kąpaliśmy się w tych miejscowościach i tam powstawały kluby morsów. Kluby morsów, no, można powiedzieć, że tych dzieci mamy sporo. No tak, powiedzmy, no w granicach 150 osób, z tym, że trzeba powiedzieć, że powiedzmy, tak jak się kąpiemy, to wiele osób, którzy nie są z nami stowarzyszeni, ale przyjeżdżają się kąpać do Mielna, zresztą o tej godzinie 12, jak wchodzimy do morza, wystarczy spojrzeć w lewo i w prawo wzdłuż wybrzeża, to widać, ile ludzi dzisiaj wchodzi do morza. Dbanie o zdrowie stało się modne, a morsowanie jest takim solidnym elementem w tym dbaniu o zdrowie. Oprócz tego psychikę sobie podnosimy, bo jeżeli po prostu ktoś, powiedzmy, boi się czegoś, ale wejdzie i jakby wszystko do morza, to jest w stanie stwierdzić, mogę. Także wiele innych rzeczy też będzie mógł zrobić. Nie? To jest ta pani, co nam zrobiła te 31 takie ładne bramce. Czyli Real Madrid. Uwaga! Zdejmie, jak twoja mama.